Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No eksperci doprowadzili do tego, że zamknęli całą Amerykę, zrobili pandemię przez 2 lata. No i teraz eksperci chcą leczyć cały naród amerykański. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach, o filmikach, no bardzo często, ale z reguły demonetyzowanych. Życie po prostu musi iść dalej. Wszyscy się już jakoś przyzwyczaili, że pandemii nie ma. ONZ, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, powiedziała, że nie ma. No w Ameryce mówią, że nie ma, no ale te jeszcze przepisy i regulacje dotyczące stanu wyjątkowego, tam gdzie można rozdawać pieniądze, no to komuniści używają. Ciągle jest stan wyjątkowy w Ameryce, kiedy można opodatkować jednych i dawać drugim. No i teraz jest kwestia lęków, tak? Te wszystkie anxiety, fobie, strachy, lęki, te psychiczne, psychologiczne zachowania, kiedy ludzie się boją, po prostu, no wzrosły po prostu nieprawdopodobnie. Ludzie odzwyczaili się od ludzi. Nie ma w zasadzie odwiedzin. Ludzie przestali się odwiedzać, no i od nowa się to nie zaczyna. Przestali chodzić do teatrów, do kin, do restauracji. Nawet na groby nie chodzą z jakichś względów, pomimo że to jest na powietrzu, nie przestali chodzić do kościoła. No, cokolwiek można było, zamknęli się w sobie. No i jak się człowiek zamknie w sobie, nie ma do czynienia, jest zwierzęciem stadnym, no to zaczynają się lęki. No i teraz z tymi lękami wychodzą fachowcy, no i mówią, że rządowi fachowcy wyszli i powiedzieli, że wszyscy dorośli od 19 do 65 roku życia powinni się w zasadzie prześwietlić czy przebadać na sprawy lęków. To, no i oni rekomendują 65 rok życia od 19. No dlaczego 65? No te bydlaki wiedzą, że od 19 do 65 roku życia, no to jest dodatkowa kasa. To jest dodatkowa kasa, bo wszyscy w Ameryce powyżej 65 roku życia, no to mają tak zwany Medicare i Medicaid, czyli są już opłacani. Już są opłacani przez swoje składki, które płacili przez 20, 30 czy 40 lat pracy i oni są w tym wieku emerytalnym. Tak, także ta grupa cwaniaczków rządowych, lekarskich, medycznych nie mówi, że oni mają być badani w ramach tych nowych systemów, no bo komuniści patrzą, jak upaństwowić system medyczny. No jeden z takich wejścia od tyłu, no to jest to, że potrzeba państwowy system medyczny, który by jakoś tam działał i pomagał w zwalczaniu lęków i najróżniejszych stresów emocjonalnych. No ciekawe jest, że inna grupa medyczna, no bo tych grup medycznych w budżetówce to jest bardzo dużo, amerykańska służba zapobiegawcza właśnie tym chorobom psychicznym, no i oni zajmują się w zasadzie młodymi ludźmi. Oni się zajmują od przedszkola do 12 klasy, czyli oni już się zajmują od powiedzmy tam 5 roku życia do 18. Także cała Ameryka, wszyscy w zasadzie, no nie jedno, dwu, trzy latkowie, no ale cała Ameryka, fachowcy przedstawiają, że trzeba wszystkich posprawdzać na nerwice i na lęki. No każdy rozumiał, że to nadchodzi, no ale teraz jak się tak popatrzy, no to człowiek tak, że nadchodzą czasy nerwowe po tej pandemii, no ale teraz normalny człowiek to się zastanawia, czy to jest jakaś groteska, jakaś satyra, czy
czy to jest po prostu, trzeba podejść do tego ze smutkiem. No i obawiam się, że to nie można na wesoło podchodzić do tego, tylko trzeba podejść do tego ze smutkiem, no i głosować. Głosować 8 listopada na normalnych, bo teraz nauczycielom, budżetówka nauczycielska, to im by pasowało. Im by pasowało, żeby byli wszyscy uczniowie prześwietlani na nerwice i na lęki. Teraz już chłopcy, 40 chłopców na 100 w Ameryce dostaje najróżniejsze prozaki, nieprozaki, lekarstwa na nerwice, na uspokojenie. Wszyscy są zdenerwowani. Wszyscy mają być spokojni, ale wszyscy są coraz bardziej zdenerwowani. Najgorsze w tym wszystkim, że raport z tej komisji ma być opublikowany pod koniec października, ale te bydlaki w ogóle nie biorą pod uwagę, skąd to się wzięło. Skąd to się wzięło, że od 40 lat po prostu narasta. Bo jednym z takich problemów w sumie w Ameryce, takich psychiatrycznych, psychologicznych, no to jest ten Prozac. Prozac został bardzo szybko taki zaakceptowany w 1987 roku. No i później ta pastylka z kogutkiem, no w Polsce no to mówili pastylka z kogutkiem, no ale to był jakiś proszek przeciwbólowy, także brali na taki półnarkotyczny, ale Prozac jest uspokaja, no szczególnie kobiety, no ale też młodzież, młodych ludzi i mężczyzn, ale bardziej kobiety. No i to po prostu przepisywali garściami. Do tego dochodzi, że całe społeczeństwo amerykańskie było rozwalane od środka, czyli atak na rodzinę. W 1963 roku amerykańska grupa psychiatrów uznała, że homoseksualizm no to nie jest chorobą psychiczną. Później w 1985 roku pozwolili na to, że no, na związki homoseksualne. W 1993 roku pozwolili na małżeństwa. No i teraz jest taka sytuacja, że w szkołach nauczają młode dzieci, powiedzmy te homoseksualni, przebrani za kobiety. Doprowadzili do tego, że transwestyci wygrywają mistrzostwa w zawodach czy w dyscyplinach kobiecych. No i tu się dziwić, że ludzie mają nerwice, że nikt nie wie, o co chodzi. Od 40, 50, 60 lat komuniści niszczą kościół. No na całym świecie niszczą kościół. Także, że ludzie zatracili poczucie, co jest dobre, co jest niedobre. Zatracili całą moralność. Ludzie nie wiedzą już, co powinno się dziać, co się nie powinno dziać, co jest pozytywne, co jest negatywne. No i tak taka rekomendacja, żeby prześledzić cały naród bez podania, bez przeanalizowania, skąd to się wszystko wzięło. Skąd to się wszystko wzięło, że wszyscy mają być hurtowo prześwietlani i sprawdzani. No, ciężkie pieniądze za tym są, ciężkie grupy walczą o to, żeby coś takiego zrobić. Nie wspominają o internecie, nie wspominają o tych wszystkich platformach społecznościowych, nie wspominają o tym, że w szkołach przestaną nauczać dobrej historii, dobrej geografii, dobrej filozofii, dobrego angielskiego. Wszystko przez ostatnie 30 lat no to jest nauczane, tylko że Ameryka jest do dupy.
wszyscy biali są do dupy, religia jest do dupy, rodzina jest do dupy, że to wszystko jest zgniłe i zdegenerowane. No i trzeba to zniszczyć. No i jeżeli przez 40 lat społeczeństwo jest bombardowane takimi bredniami, no to jak tu się nie dziwić, że po prostu mają nerwice. Do tego jeszcze rząd zamknął ludzi na 2 lata. No i mamy to, co damy. Także jeżeli państwo zacznie ingerować w to, co to jest bycie szczęśliwym, czy zadowolonym, czy bycie smutnym i na jakimś takim szarym okresie swojego życia, no to będzie zgoda na kontrolę przez państwo. To będzie zgoda na to, żeby po prostu państwo kontrolowało nas na każdym kroku. No i to jest już w zasadzie 1984 Orwella, kiedy będzie Ministerstwo Zdrowia Psychicznego, będzie Ministerstwo Cenzury, Ministerstwo Prawdy. No i wszystko ta banda tych łachudrów stara się to nam zabrać. Także pamiętajcie, 8 listopada głosować. Głosować po prostu na normalnych. Tak jak wspominałem, COVID już po prostu się schował, no ale teraz te wszystkie restrykcyjne sprawy są powoli też wykruszają się, no ale budżetówka i cwaniacy po prostu są w przyspieszonym tempie chcą zagarnąć to z powrotem. W gazetach czy tam w miesięcznikach dla nauczycieli jakieś rewelacje są tytuły w tych magazynach, w żurnalach jest to, że pandemia i COVID-19 no to przejechał buldożerem zdrowie psychiczne dzieci od przedszkola do 12 klasy. Te łachudry ciągle proponowali, żeby szkoły były zamykane, ciągle proponowali, żeby dzieciaki się uczyły przez mikrofon i przez kamerę, a teraz piszą, że są lęki, że są niepokoje, że dzieci są niespokojne. No, po prostu normalni ludzie muszą wziąć kontrolę w swoje ręce. No każdy normalny jest sceptyczny do tego, że znienacka grupa fachowców medycznych wyskakuje, no i mówi, żeby wszystkich badać. No nie tych powyżej 65, bo tak jak wspominałem, tam nie ma kasy, tam nie ma możliwości, tam nie ma szansy na rozszerzenie tych macek, ośmiornicy tej budżetówki. Oni po prostu tam nie mają potrzeby, żeby wchodzić. Oni opanują prędzej czy później i Medicare i Medicaid, czyli medyczna pomoc i medyczna opieka, prędzej czy później paru komunistów tam zacznie mówić, że to trzeba włączyć, no ale to będzie w ramach osobnych finansów. Także jeżeli się posłucha tego, no to tam w ogóle ci fachowcy nie wyjaśniają niepokojów, tych społecznych niepokojów, no ale podkreślają niepokoje homoseksualistów, niepokoje różnych kolorów skóry, niepokoje ludzi w różnych, powiedzmy, klasach ekonomicznych. Także tam wszystkie walka czy bitwa o sprawiedliwość społeczną jak najbardziej tam jest. Tam wszystko się znajduje. No i ciągle jest wyjaśnienie, że winni są biali, że winni są bogaci, że winni są heteroseksualni. To jest po prostu nieustanna bitwa. Jest nieustanna bitwa nienormalnych z normalnymi. No a normalni dużo nie mają do nie walczą. Problem jest taki, że normalni po prostu tylko
dziwią się, grabią się po głowie, kręcą oczyma, płacą podatki, no i nic nie robią. Dlatego trzeba 8 listopada musimy głosować, żeby to zmienić. Całe te sugestie tych komitetów i najróżniejszych, no to oni nie mają żadnych tam rekomendacji za dużych, no ale nie mają wyjaśnień, tak jak powiedziałem, nie mają w ogóle wyjaśnień, no i to jest to, że te nasze życie musimy wziąć w swoje ręce. Po prostu trzeba się przeciwstawiać. Wszyscy normalni muszą się przeciwstawiać tym, którzy chcą zagarnąć nasze życie. No, to są sprzedawcy po prostu. Oni proponują smród, brud i ubóstwo. Jak zwykle oni proponują smród, brud i ubóstwo. No i opakowane to jest wszystko w jakiś taki papierek, złoty papierek, który ma pokazać, że ich rozwiązania są dobre. No ale tak jak się popatrzy na tego wariata Zuckerberga, no on chciał zamienić Facebook na Meta, no i chciał, żeby wszyscy mieli te na głowach te hełmy z tymi kamerami. Chciał, żeby po prostu taka była propozycja na życie. No wariat po prostu, tak jak bardzo dużo tych wariatów naciska na to, żeby normalnego człowieka zniszczyć, a normalny człowiek musi po prostu głosować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy po prostu nie popierają na przykład prześwietlania czy sprawdzania całego narodu. No bo to są następne pieniądze, to są następne grupy, i właścicieli niewolników, którzy będą kontrolowali całą resztę. Nie dajcie się ogłupić. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Clintona, Bidena, Baracka, Husseina, Obamę. No mam nadzieję, że dochodzicie do smutnego wniosku, do prawidłowego wniosku, że po prostu zniszczyliście Amerykę. Głosowaliście na nienormalnych. No i mamy to, co mamy. Także jeżeli płacicie dużo za benzynę, jeżeli płacicie dużo za jedzenie, jeżeli płacicie dużo za dom, jeżeli widzicie, że naokoło Prozac jest rozdawany na lewo i na prawo, jeżeli widzicie, że 2 lata rząd zamknął normalny kraj, no to jesteście winni. Także żeby zmyć swoją winę, przerejestrujcie się na republikanów, głosujcie na republikanów, albo nie idźcie, po prostu najbardziej nawet nie idźcie na wybory, nie wrzucajcie do tego kretyńskiego głosu, żeby doprowadzać do zniszczenia Ameryki. Zdrowia dla normalnych.